Witam wszystkich na progu nowego, nieznanego nam roku kościelnego. Inauguruje go błogosławiony czas Adwentu w naszych domach, w naszych świątyniach, kaplicach jak tu w Częstochowie. Pojawiają się adwentowe wieńce, na których co tydzień zapalać będziemy kolejną świecę. Ja dziś na progu nowego roku zapalam pierwszą świecę adwentową. Ale zapalając ją, witam też każdego z Was hasłem pierwszego adwentowego tygodnia. A są to słowa wyjęte z księgi proroka Zachariasza, gdzie dziś 29 listopada 2020 roku czytam. Oto król Twój przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. Czas Adwentu to czas wielkiego wyciszenia, wielkiej zadumy, powagi, refleksji, zastanowienia się nad sensem swojego życia. Adwent to niewątpliwie czas wielkiego oczekiwania. Na co? Na kogo my czekamy? Jedni oczekują na zbliżające się wielkimi krokami święta Bożego Narodzenia, a inni z wielkim utęsknieniem czekają na chwilę, kiedy będzie można swobodnie spotkać się z najbliższymi. Jednakże Adwent przypomina nam oczekiwaniu nie na małe, niewinne, bezbronne Dziecię Jezus narodzone w ubóstwie w Betlejemie. Ale my oczekujemy na naszego Pana i Zbawiciela, na Króla Królów, Pana Panów. I nam do tego spotkania trzeba się odpowiednio dobrze przygotować. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o porządki swoich domów, mieszkań, parafii, kościołów, choć niewątpliwie są to bardzo potrzebne rzeczy. Ale my mamy porządkować swoje życie, swoje religijne, bogobojne, chrześcijańskie życie. Czy ja o tym pamiętam? Zapalona świeca na adwentowym wieńcu przypomina, że do każdego człowieka, do mnie, nędznego, grzesznego, przychodzi Pan Adwentu. On jest sprawiedliwym. On doskonale wie, co mi doskwiera, co mi przeszkadza. On wie, ile jest jeszcze rzeczy w moim życiu, które mnie niepokoją, irytują, które mi przeszkadzają. Ale On w swojej sprawiedliwości przybliża się do mnie i mówi: nie bój się, ja jestem, nie lękaj się. Tak, Pan Adwentu jest zwycięzcą. On pokonał wszystko i na pewno pomoże Tobie i mnie, drogi kochany słuchaczu, pokonać wszystko to, co utrudnia nam kroczenie drogą wiary, drogą zbawienia i życia wiecznego. Jednakże wcale to nie oznacza, że mogę już założyć swobodnie ręce i oczekiwać na porządki mojego życia. Nie, nic z tych rzeczy. Dzisiejsze profetyczne słowa, hasła pierwszego tygodnia Adwentu zwracają uwagę, że przychodzi do nas Król Adwentu. On stoi u drzwi Twojego, mojego serca i puka i pyta: czy mogę wejść? Co odpowiadasz przychodzącemu królowi? I tu potrzeba uniżoności, pokory serca. Tu potrzeba szczerego wołania: wejdź do stolicy mego życia,
do mego serca. I patrząc dziś na adwentowy wieniec, na zapaloną świecę, na inaugurację rozpoczynającego się tegorocznego adwentu, naprawdę, wierzcie mi, szczerze wołam wraz z całym Kościołem, prostujmy swoje drogi. Adwentu nadszedł czas. Bóg daje pokój błogi, Bóg Chrystus wzywa nas i mówi: idę już. Przyjdź, Panie, przyjdź, wołamy. Otwarte już serc bramy, w nich dary swoje złóż. Zapraszam Cię, drogi kochany słuchaczu, do wspólnej modlitwy. Módlmy się razem. Przedwieczny Boże, miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś doczekać błogosławionego czasu Adwentu, w którym Syn Twój Jezus Chrystus na nowo przychodzi do ludu Twojego, do naszych serc. Prosimy Cię, udziel Kościołowi, każdemu z nas, Ducha swego, aby rozkrzewiało się Słowo Twoje, a serca nasze zostały poświęcone i pobudzone do żywej wiary. Wysłuchaj nas przez przychodzącego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę wszystkim Wam błogosławionego, dobrego Adwentu, bliskości Króla Adwentu i spokojnego oczekiwania dnia spotkania z Jezusem Chrystusem. Oglądajmy dziś także transmisję nabożeństwa w TVP3 o godzinie 15:50. Pozdrawiam, zostańcie z Bogiem.